Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym przez Onkofundację Alivia. Webinary od czasu rozpoczęcia pandemii stały się stałym elementem komunikacji z Państwem i wpisały się w program działań edukacyjnych naszej fundacji. Nazywam się Agnieszka Dolna i pracuję w Fundacji Alivia. Jestem odpowiedzialna za działania edukacyjne, takie jak baza wiedzy o raku na stronie internetowej Alivii, portal Prosto w Raka, czy takie webinary edukacyjne jak ten dzisiejszy. Cieszę się, że nasze webinary zyskują coraz liczniejsze grono widzów. Już w tej chwili widzę, że jest ponad 50 osób w naszym pokoju webinarowym i stale ta liczba się zwiększa. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy rakowi jajnika. Diagnozę tego nowotworu słyszy co roku w Polsce ponad 3,5 tysiąca kobiet, a około 2 tysięcy rocznie umiera z jego powodu. Dlaczego te statystyki są tak ponure oraz czym dysponuje obecnie medycyna, by móc skutecznie diagnozować i leczyć pacjentki z tym nowotworem, odpowiedzą nam zaproszeni eksperci. Zaproszenie do udziału w naszym webinarze przyjął pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Paweł Knap, ginekolog położnik, specjalista ginekologii onkologicznej, absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, który całe życie zawodowe poświęcił współpracy z tą uczelnią. Liczne doświadczenie zyskiwał w trakcie stypendiów zagranicznych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Kierował Europejskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej. Obecnie z sukcesami kieruje Uniwersyteckim Centrum Onkologii w Białymstoku, gdzie systematycznie wdraża i uczy kolejne pokolenia lekarzy zaawansowanych technik operacyjnych w ginekologii onkologicznej. Witamy panie profesorze. Drugim naszym ekspertem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Lubomir Bodnar, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, specjalista onkolog, wykładowca akademicki. Doświadczenie zdobywał w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, także w Centrum Onkologii w Olsztynie, a obecnie od zeszłego roku jest dyrektorem Siedleckiego Centrum Onkologii. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych głównie problematyce ginekologii onkologicznej. Witam panie profesorze. Witam serdecznie. Dziękuję. Oprócz dwóch bardzo merytorycznych wystąpień eksperckich, zaproszę Państwa również do wysłuchania rozmowy z panią Małgorzatą Korolską. Pani Małgorzata jest podopieczną naszej fundacji i podzieli się z Państwem historią swojego doświadczenia walki z rakiem jajnika. Witam pani Małgorzato. Pani Małgorzata jest, ale się jeszcze nie pokazała. A na koniec moja koleżanka z Fundacji Jadwiga Chojecka opowie o tym, jakie wsparcie oferuje organizacja pacjencka taka jak nasza. Cześć Jadwigo. Dzień dobry. I dobry wieczór. Program jest bogaty, mam nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. Dwa słowa na temat kwestii technicznych. Zawsze pada pytanie, czy webinar będzie można później obejrzeć. Webinar jest nagrywany i będzie on później dostępny na stronie internetowej Alivii oraz na naszym kanale YouTube. I co ważne, w ciągu całego spotkania mogą Państwo zadawać pytania naszym gościom poprzez czat, który widzą Państwo w prawym dolnym rogu ekranu. Czas na odpowiedzi na pytanie mamy zaplanowany na koniec naszego spotkania. I przypominam, że no niestety nie mamy szansy na indywidualne analizy poszczególnych przypadków, więc prosiłabym bardziej o pytanie natury ogólnej. Przejdźmy zatem do sedna naszego spotkania. Zapraszam do wysłuchania prezentacji pana profesora Knapa. Panie profesorze, z perspektywy lekarza ginekologa, czym charakteryzuje się rak jajnika, że statystyki są tak smutne? Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Już przedstawiony, ale pozwolę sobie się jeszcze raz przedstawić. Nazywam się Paweł Knap i tak jak słyszeliście Państwo, prowadzę Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Białymstoku. A co to jest w ogóle rak jajnika? Ja zadam sobie i Państwu inne pytanie. Czy warto wiedzieć, jak patrzeć, żeby zobaczyć chorobę? Niech to będą krótkie rozważania o ginekologii onkologicznej i de facto o mojej pracy, a także pewnie doświadczeniach pań, które są razem z nami i słuchają tego wszystkiego.
Przede wszystkim wiecie Państwo bardzo dobrze, że nie ma specyficznych objawów, stąd rak jajnika jest tak trudną chorobą, jeśli chodzi o wykrycie jej. Często, jak widzicie Państwo strzałkę na jelita, często te objawy są niespecyficzne, związane właśnie z jakimiś bardzo niecharakterycznymi zdarzeniami pochodzenia gastrycznego. I to często nasze panie, nasze pacjentki późniejsze mocno myli. Choroba pojawia się w wieku około 40-50 roku życia, wtedy krzywe zachorowania zaczynają rosnąć. Natomiast tak naprawdę nie ma wieku, w którym nie chorujemy na raka jajnika. Moją najmłodszą pacjentką była 19-letnia kobieta, 19-letnia młoda dziewczyna de facto, która chorowała i choruje na raka jajnika. O kobietę trzeba dbać. Ja wiem, że to jest truizm i próbuję się podlizać wszystkim paniom słuchającym, ale zwróćcie Państwo uwagę. Warto patrzeć na ciało kobiety, szczególnie my lekarze powinniśmy patrzeć na ciało kobiety, gdyż można wypatrzeć wiele różnych ciekawych bardzo cech. Oczywiście pozwalam się i posiłkuję się Afrodytą z Melos czy innymi pięknymi kobietami, Afrodytami, które pojawiają się na różnych etapach historii. Tu nie widać choroby. Natomiast jeżeli przypatrzycie się Państwo obrazom Rembrandta i na przykład ten obraz, Suzana, jest sportretowana kobieta z rakiem jajnika, przestraszona, wystraszona, skulona, bojąca się. Jak ważne jest studiowanie tych obrazów, jak ważne jest studiowanie ciała kobiety i jej zachowania w gabinecie lekarskim, niech świadczy ten obraz. Jak widzicie Państwo, to jest pierwsza tomografia komputerowa, żona króla Salomona, Betrzeba w kąpieli, bardzo znany obraz Rembrandta. Zaznaczono w kole raka gruczołu piersiowego. I to prawdopodobnie jeden z pierwszych dokumentów i dowodów na istnienie mutacji w genie BRCA1. A wiecie Państwo, że jest to powiązanie rodzinnego występowania raka jajnika i raka gruczołu piersiowego. Więc pierwsza tomografia komputerowa, prawdopodobnie nieświadomie zapisana w annałach historii malarstwa. Kolejny bardzo ważny obraz, który zwraca uwagę i zwrócił uwagę moich kolegów chirurgów z Kanady, a mianowicie Dominique Ingres w 1850 roku sportretował Mademoiselle Rivieri. Wróćmy, sportretował Mademoiselle Rivieri. Wróćmy do tamtego slajdu, jeśli możemy. Już wróciliśmy, ok. Zwróćcie Państwo uwagę. Duże ręce, płetwiasta szyja, o czymś to świadczy, o pewnych zaburzeniach genetycznych, które prawdopodobnie nieświadomie zostały sportretowane. Natomiast jest to zespół Turnera, w którym również rak jajnika występuje. Więc co chcę podkreślić? A bardzo ważny element, jak bardzo istotnym jest obserwowanie ciała kobiety przez lekarza, ale także jak same panie to swoje ciało potraficie obserwować. Objawy gastryczne powinny być czymś, co powinno panie niepokoić. Zwróćcie w takim państwo uwagę, co robić w takim razie. Co robić, kiedy de facto w chwili obecnej coraz częściej korzystamy z gotowych, markowych ubrań, chodząc do fajnych, markowych sklepów. Nie szyjemy już ubrań na miarę, a tym pierwszym elementem, tym pierwszym diagnostą, który rozpoznawał często raka jajnika, były nasze krawcowe. Krawcowe naszych mam, krawcowe naszych babci. Która z pań ostatnio była u krawcowej? A często to one mówiły, idź do ginekologa, dlatego że nie ma możliwości, żebyś przybrała przez 2 tygodnie, kiedy ostatnią miarę brałyśmy tak dużo w pasie. Jest to choroba podstępna. Jest to choroba, którą należy starać się przynajmniej być w jak najwcześniejszym czasie. Gdyż, jak widzicie Państwo, ten rak jajnika jest jakby poza zasięgiem. Tak, oczywiście, mamy pewne narzędzia, którymi się posługujemy, ale wtedy, kiedy diagnozujemy chorobę.
Tak, powiecie, ale przecież badanie ultrasonograficzne wykrywa pewne zmiany. Owszem, ale nie jest to badanie przesiewowe. Tak więc, tak jak pamiętacie Państwo, w szukaniu raka szyjki macicy w populacji pozornie zdrowej mamy badanie cytologiczne, tak nie da się znaleźć raka jajnika w populacji pozornie zdrowej, jaką jesteśmy my, używając obrazów ultrasonograficznych. Nie jest to element, który będzie szukał w populacji niestety choroby. Jak w takim razie i na co należy zwrócić uwagę? Jaki jest 8 standardowych, wczesnych objawów raka jajnika? To przede wszystkim to, o czym już sobie powiedzieliśmy. Zdeformowany lub nabrzmiały brzuch. Niekoniecznie musi ono oznaczać problem związany z rakiem jajnika. Natomiast powinien zwrócić uwagę szybki przyrost masy ciała. Raz w kontekście powiększenia obwodu brzucha. Drugi wspomniany przeze mnie dość charakterystyczny, w tej niecharakterystyczności element to problemy z układem trawiennym. Takie symptomy jak właśnie niestrawność, bóle brzucha. Chociaż znowu proszę zwrócić uwagę, są niecharakterystyczne. Mogą wynikać z jakiegokolwiek problemu gastrycznego niezwiązanego z rakiem jajnika. Kolejne, bóle w biodrach. Obolałe biodra, częste i bez powodu, mogą być kolejnym sygnałem, aby zgłosić się do lekarza. Związane jest to z gwałtownym przyborem masy ciała, bóle pleców, zmiana kąta nachylenia naszego ciała, próba stabilizacji, kiedy odchylamy się przód, tył, brzuch zaczynamy gonić ten brzuch. To kolejny ważny i ciekawy objaw, na który należałoby zwrócić uwagę. Częste oddawanie moczu, szczególnie przy dużych guzach, które zmieniają ciśnienie w pęcherzu, wtedy panie coraz częściej zaczynają chodzić do toalety. Na to też warto zwrócić uwagę. Oczywiście, pozwoliłem sobie to podkreślić i wypunktować, może chodzić o zwykłą czy niezwykłą infekcję dróg moczowych, ale należałoby wtedy również skonsultować takie dolegliwości z lekarzem ginekologiem. Przybór masy ciała, ale także gwałtowna utrata masy ciała powinna być elementem bardzo niepokojącym, gdyż często ta utrata masy ciała jest elementem prodromalnym, czyli takim, który daje poznać, że mamy do czynienia z problemem, jakim jest rozpoczynająca się jakakolwiek choroba onkologiczna. Brak apetytu, ciągłe uczucia sytości z kolei mogą być kolejnym niespecyficznym objawem rozpoczynającej się choroby. Przemęczenie, bardzo niespecyficzny objaw, na który należałoby zwrócić uwagę. Nie chcę panie wystraszyć, panie słuchające naszego dzisiejszego webinaru, bo w dzisiejszych warunkach gros z was jest po prostu zmęczona pod koniec dnia aktywnością zawodową, aktywnością rodzinną i tymi aktywnościami związanymi przede wszystkim z dziećmi, ze szkołą i tak dalej. Natomiast jest to objaw, który wynika z ciągłego osłabienia, braku energii, który nie może być traktowany jako coś normalnego. Bóle podczas kontaktów seksualnych, należy na to również zwrócić uwagę. To może być objaw endometriozy, również bardzo nieprzyjemnej, nieciekawej choroby dla kobiety. Natomiast należałoby jednoznacznie pójść wtedy do ginekologa. Proszę nie czekać, to dość istotny i ważny element, który przyspiesza postawienie rozpoznania mamy chorobą, jaką jest na razie guz jajnika, bo rozpoznanie raka jajnika możemy mieć na podstawie oczywiście badania klinicznego, ale tym złotym standardem jest badanie histopatologiczne. Inne symptomy, o których panie powinny wiedzieć, to krwawienie u kobiet po menopauzie, nudności, wymioty, częste bóle brzucha, o których już wspominaliśmy, a także pojawiająca się anemia w badaniach, jakim jest ogólna morfologia krwi.
Bardzo istotnym jest zwrócenie uwagi na fakt, że w rodzinie mogą występować przypadki raka jajnika, raka piersi. Wiecie Państwo, wiecie Panie bardzo dobrze, że mamy wspólny mianownik, a mianowicie mutację w genie BRCA. I jeżeli w rodzinach występuje rak jajnika, rak gruczołu piersiowego, rak jelita, rak endometrium, czy inaczej błony śluzowej macicy, bezwzględnie taka pani musi udać się do poradni genetycznej. To będzie świadczyło o pewnej kompleksowości rozumowania, jaką jest rak jajnika, bo jest to choroba ogólnoustrojowa. To nie jest choroba ograniczona do jajników. To jest choroba, która sprzedaje się bardzo dobrze na inne narządy. Właśnie mutacja w genie BRCA1, BRCA2 stanowi podstawę w chwili obecnej rozumienia także nowoczesnych terapii, o których na pewno powie Państwu w telegraficznym skrócie pan profesor Bodnar, mój serdeczny przyjaciel i następny prelegent. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka powinna być diagnostyka. Ja jako lekarz, chirurg, ginekolog, onkolog, bo w zasadzie tylko tym się w chwili obecnej zajmuję, co ta diagnostyka powinna obejmować. Jeżeli nie ma tych elementów, znaczy, że nie zostałyście, przepraszam za to stwierdzenie, dokładnie i dobrze Panie przepytane, czyli po naszemu dobrze został zebrany wywiad, a stanowi podstawę, szczególnie w kierunku wywiadu rodzinnego, kiedy musimy zadać pytanie, czy były nowotwory, taki, taki, taki i taki, to może uratować życie. Badanie ginekologiczne, dwuręczne zestawione. I tu wtedy badania ultrasonograficzne, bo jest proste. Często mamy ultrasonografię przy fotelu ginekologicznym i kolejnym etapem, kiedy rozpoznajemy guza miednicy mniejszej, na razie guza miednicy mniejszej i definiujemy jako prawdopodobnego guza wychodzącego z przydatków czy z jajników, kolejnym etapem jest dwustopniowe wykonanie diagnostyki obrazowej, tomografia komputerowa. Muszą być trzy lokalizacje, klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica mniejsza, a także równoległe badania biochemiczne, markery CA125, HR4, aczkolwiek proszę nie przywiązywać wagi do markerów nowotworowych. One są tak istotne, natomiast nie stanowią clue rozpoznania, bo często w innych skorzeniach CA125 będzie podwyższone i niepotrzebny jest strach, który wprowadzają lekarze w poradniach, mówiąc koniecznie CA125, mała torbielka, musi pani koniecznie być operowana, bo może mieć pani raka. Nie, to nieprawda. To mit, który postaram się w międzyczasie też obalić. Jak powinien być rak leczony? Przede wszystkim pierwotny rak jajnika, czyli ten, który rozpoznajemy na samym początku naszej tej drogi diagnostycznej i potem stawiamy rozpoznanie kliniczne. W pierwszej kolejności powinien być zabieg operacyjny, aczkolwiek nie zawsze. O tym za chwilę jeszcze postaram się Państwu i Paniom opowiedzieć. Ale jaki jest schemat? Diagnostyka, zabieg operacyjny. Podkreślam, zabieg operacyjny radykalny i kolejnym elementem jest chemioterapia i tu powinno się pojawić jeszcze dymek z dodatkiem immunoterapia, bezwzględnie immunoterapia, bo to są zaawansowane technologie, którymi się w chwili obecnej posługujemy, zaawansowane leki, które są bezwzględnym elementem, który sprawia, że z choroby śmiertelnej jeszcze kilkanaście lat temu zaczynamy być naocznymi świadkami choroby o charakterze przewlekłym. Obecne trendy w chirurgii, bo chciałbym, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, czego oczekiwać od lekarza, a mianowicie to jest zwiększenie radykalności zabiegu. Proszę pamiętać, że pierwotny zabieg operacyjny stanowi o clue nieobecności choroby w przyszłości. Oczywiście jest to wybrana grupa pacjentów, ale w chwili obecnej amerykańskie badania jednoznacznie pokazują, że w 75% praktycznie zaawansowanego, bo o takim mówię, raku jajnika, możemy tą naszą zaawansowaną chirurgię pacjentkom oferować. Ona w chwili obecnej wykonała olbrzymi krok w przyszłość. W zasadzie jesteśmy w niektórych ośrodkach już pod koniec XXI wieku. Natomiast są przypadki, kiedy zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie tak zwana chemioterapia indukcyjna. Trzy kursy chemioterapii, ponowna ocena obrazowa i decyzja o zabiegu operacyjnym. Podkreślam, zabieg operacyjny jest kluczowo istotny w leczeniu raka jajnika, gdzie absolutnie
nie deprecjonuję chemioterapii, gdyż sam jestem lekarzem, który stosuje chemioterapię u swoich pacjentek do różnych lokalizacji nowotworów ginekologicznych u siebie w Uniwersyteckim Centrum Onkologii. Ale to, co bezwzględnie jest istotne, ginekolog, onkolog to lekarz, chirurg operujący. My się troszeczkę inaczej poruszamy niż ginekolodzy po jamie brzusznej, gdyż ginekolog, onkolog musi umieć łącznie z przeponą, czyli z taką strukturą, która oddzielnia klatkę piersiową od jamy brzusznej, musi umieć operować w tych rejonach. I oczywiście o, nazwijmy to wprost, wirtuazerii lekarza ginekologa świadczy ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych przez niego, a także przez ośrodek. Bezwzględnie lekarz, który jest lekarzem, ginekologiem, onkologiem, musi stanowić wypadkową dedykowanego ośrodka zaawansowanej chirurgii raka jajnika. Proszę mi wybaczyć to, że troszeczkę się chwalę, ale w zasadzie jesteśmy pierwszym i swego czasu jedynym, w chwili obecnej są już dwa, certyfikowanym ośrodkiem przez Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej jako ośrodek dedykowany w Europie do leczenia raka jajnika, Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Białymstoku. Co to znaczy, że mamy być radykalni? Jakie jest znaczenie tej całkowitej cytoredukcji, czyli operacji, gdzie wyrzucamy z brzucha nowotwór? Musimy osiągnąć po zabiegu operacyjnym tak zwane T równa się zero, T tumor, guz, czyli po zabiegu operacyjnym ma tych resztek choroby nowotworowej praktycznie nie widać. To jest coś, co jednoznacznie pokazuje i wiem, że to jest slajd, który może jest nieczytelny dla części z Państwa, ale za czerwoną strzałką zaznaczyłem, jak odchodzi ta strzałka od, w kontekście przeżyć od tych dolnych kreseczek, kiedy w jamie brzusznej w tym czasie, widzicie Państwo, to jest 1994 rok, pozostawialiśmy mniej niż 2 cm guza. Jak ta krzywa przeżycia podnosi się do góry. Zwróćcie Państwo uwagę, to badanie, które pojawiło się troszeczkę później, te krzywe się rozsuwają na rzecz, jeżeli w jamie brzusznej nie zostawiamy nowotworu, te pacjentki naprawdę mają duże szanse. Doszczętne usunięcie guza, do tego T niewidocznego, brak guza, poprawia rokowanie, szczególnie w tych stadiach, o których mówimy, zaawansowanych, czyli FIGO 3 i FIGO 4, które widzieliście Państwo na poprzednim slajdzie. Jak to osiągnąć? Po naszemu, jak to zrobić? I ile wyciąć? Czy jaka ma być radykalność zabiegu? Szczególnie wtedy, kiedy widzicie Państwo, mamy taki brzuch. Proszę wybaczyć mi, pokażę dwa kontrowersyjne zdjęcia, mam nadzieję, że nikogo nie urażę. To 54-letnia pacjentka, to nie młoda mama przed zabiegiem cesarskiego. Zwiększenie obwodu brzucha w obszarze 3 miesięcy. Krótki czas okres trwania. Proszę zwrócić Państwo uwagę, podwyższony marker w badaniu ultrasonograficznym sondą przez brzuszną, bo sonda dopochwowa często używana przez lekarzy, ginekologów, również ginekologów, onkologów, nie jest w stanie objąć takiego guza. Zwróćcie Państwo uwagę, strzałeczkami zaznaczony jest w obrazie tomografii komputerowej rozmiar tego guza, który wypełnia jamę brzuszną. Ja jako chirurg muszę być przygotowany na wszystko. Jestem przygotowany na wojnę, chociaż w dzisiejszych czasach jest to złe słowo, które źle brzmi, ale ja z nowotworami od dawien dawna z profesorem Bodnarem i z innymi moimi kolegami prowadzimy wojnę na bardzo trudnym i przebiegłym froncie, gdzie musimy się absolutnie wykazywać niesamowitą przebiegłością. Musimy być zawsze krok przed wrogiem, bo jak leczyć takie guzy? To jest guz, widzicie Państwo na górnym zdjęciu, powyżej 20 kg. Historia zna takie przypadki. To Jane Todd Crawford, która została zoperowana w 1895 roku przez chirurga amerykańskiego McDowella i wyobraźcie sobie, że przeżyła. My dysponujemy teraz niesamowitą chirurgią. Natomiast mamy też pewne wytyczne, kiedy nie możemy takiej pacjentki operować, ale to już inna opowieść. Natomiast jak widzicie Państwo, guzy z brzucha można wyjąć.
Problemem jest chirurgia górnych partii jamy brzusznej, dlatego dobry chirurg, ginekolog, onkolog musi być przygotowany na chirurgię zarówno jelit, jak i wątroby. Pozwoliłem sobie wypisać, co chirurg, ginekolog, onkolog musi umieć zrobić w jamie brzusznej. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, usunięcie macicy z jajnikami, resekcja jelita grubego, cienkiego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w brzuchu ginekolog, onkolog musi zrobić, bo pierwszy zabieg, który jesteśmy w stanie paniom ofiarować, przełoży się na sukces terapeutyczny, jakim będzie wydłużenie całkowitych przeżyć, a także, czy przede wszystkim, czasu do wznowy choroby. Bo walka z rakiem jajnika to wspinanie się na K2, najtrudniejszą, niezdobytą w zimie jeszcze górę, która zabrała wiele istnień. To często tak wyglądamy, często kończąc zabieg operacyjny z gilami pod maską operacyjną, ale skręci, cały czas wspinam się na nasze K2. To jest również pewna forma edukacji. Nigdy nie wolno zostawić pacjentki onkologicznej samej. Nigdy. Dlatego nie sztuka jest zoperować, ale sztuka jest stworzyć porozumienie. Dlatego przy Uniwersyteckim Centrum Onkologii działają Eurydyki, stowarzyszenie, które kiedyś dawno temu założyłem, a teraz ono już żyje bardzo prężnym własnym życiem, kiedy spotykamy się, występujemy w telewizji, uczymy dziewczyny z Eurydyk, to niesamowite dziewczyny, które prowadzą bardzo dużo różnych edukacji, tak jak nasze dzisiejsze panie gospodynie. To niesamowicie ważne, żeby pacjentki leczone z powodu raka jajnika ogarnąć opieką i tym, co im jest najbardziej potrzebne, a mianowicie wiarą i zdolnością pokazywania drogi. Mam marzenia, I have a dream, a jestem pewny, iż wspólna praca to praca, która jest pewną siecią pajęczą, ale w tym pozytywnym znaczeniu, gdzie my chirurdzy, onkolodzy kliniczni, ale także radioterapeuci, dietetycy, psychoonkolodzy, pacjenckie grupy wsparcia, a także genetyk kliniczny. Tu pozwoliłem sobie zmienić kolejność, charakter liter, żeby nie zapomnieć o tym, o czym mówimy cały czas. To pewnego rodzaju multidyscyplinarny holding, który próbujemy w chwili obecnej stworzyć. Taki partnership, konsorcjum, gdzie my wszyscy pracujemy na wasz, pacjentek chorych, pacjentek z rakiem jajnika, sukces terapeutyczny. My jesteśmy absolutnie dla nas, przynajmniej ja tak zostałem wychowany, że jestem chirurgiem, który służy pacjentkom, a nie pacjentki są dla mnie. Dlatego parafrazując znanego doktora House'a, jeśli umierasz nagle, wszyscy zaczynają cię kochać. Ja nie chcę, żeby tak było. Ja chcę, żeby zacząć was, szanowne panie, kochać, zanim jeszcze znajdziecie się w moich paskudnych łapach jako chirurga, czy w ogóle będziecie myślały o spotkaniu ze mną jako z lekarzem, ginekologiem, onkologiem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że przybliżyłem skomplikowane arkana chirurgii w trzech słowach, a w zasadzie w trzech obrazkach. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Jak słyszeliśmy, to rak jajnika to bardzo trudny przeciwnik. Jakie metody oprócz radykalnej operacji oferuje współczesna onkologia? Na jakie terapie możemy liczyć w ramach świadczeń NFZ? A jakie, mimo że wiadomo, że są skuteczne, są wciąż niedostępne powszechnie dla pacjentek w Polsce? O te odpowiedzi poproszę pana profesora Bodnara. Zapraszam, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję serdecznie pani Agnieszce Dolnej z Alivii za wprowadzenie i panu profesorowi Knapowi za ciepłe słowa, mojemu przyjacielowi, z którym współpracujemy od lat w zakresie takich najtrudniejszych wyzwań dotyczących naszych pacjentek chorujących na nowotwory ginekologiczne. W trakcie dzisiejszego spotkania chciałbym przedstawić pewne takie elementy związane
z rolą testowania genetycznego w kierunku genów BRCA1, BRCA2 w raku jajnika, bo z tym, o tym bardzo dużo wiemy, ale niestety wygląda to w praktyce niewystarczająco. Następnie chciałbym przedstawić pewne dane dotyczące systemowego leczenia w pierwszej linii raka jajnika po tych dużych, często operacjach, o których pan profesor Knap opowiadał przed chwilą. I czym dysponujemy w Polsce, czyli jakie zmiany zaszły w ostatnich miesiącach dotyczących raka jajnika, czyli tego programu lekowego B50 na tle wyników badań klinicznych. Jak wygląda też leczenie systemowe nawrotu, ponieważ niestety nasze pacjentki też doświadczają tego nawrotu, jakie są nowe możliwości, nowe leki, jaka jest rola tych nowoczesnych metod terapeutycznych. Jeśli chodzi o podłoże genetyczne, ono w zasadzie jest u wszystkich pacjentek stwierdzane, natomiast czas wystąpienia mutacji dla odróżnienia, czy są to raki sporadyczne, czy też dziedziczne, ma istotne znaczenie. Większość tych raków ma charakter na ten moment sporadyczny, czyli jakieś zmiany genetyczne dokonują się w trakcie życia, chociaż wiele niestety jest w tym zakresie przed nami do odkrycia. Natomiast w przypadku raków dziedzicznych, to już przy urodzeniu pacjentki mają nosicielstwo mutacji genetycznej. Tak to wygląda w praktyce, czyli tam, gdzie mamy sporadyczne podłoże nowotworu, pacjentka rodzi się z dwoma allelami, które z dwoma chromosomami, na których są allele genów, i one dopiero w trakcie jej życia ulegają pewnemu zakłóceniu, czyli pojawia się mutacja najpierw w jednym allelu, później w drugim allelu i te mutacje stwierdzane są w guzie nowotworowym. W przypadku kobiet, u których mutacja jest o podłożu dziedzicznym, czyli kobieta rodzi się już z jednym zaburzeniem w jednym chromosomie. W trakcie życia dochodzi do utraty funkcji genu alelu na drugim chromosomie i w związku z tym ta predyspozycja genetyczna ujawnia się u tej kobiety. I tak to właśnie wygląda w przypadku genów BRCA1, BRCA2. Pierwszy jest zlokalizowany na chromosomie 17, gen BRCA2 na chromosomie 13. To są geny uczestniczące w takich naprawach DNA. Są to geny takie supresorowe, które potrafią naprawiać te zaburzenia, które powstają. W przypadku utraty ich funkcji te zaburzenia zostają przekazane dalej i idą dalej i dochodzi do rozwoju choroby. Diagnostyka zaburzeń mutacji genetycznych w zakresie genów BRCA opiera się na dwóch rodzajach oznaczeń. Jedna to są ocena mutacji germinalnych, czyli takich zarodkowych, które są obecne we wszystkich komórkach ciała pacjentki, nie tylko w guzie, chociaż tam w guzie również jest, ale też i właśnie można zobaczyć w DNA wyizolowanym z komórek krwi, z komórek wyizolowanych z nabłonka wyścielającego jamę ustną, natomiast w przypadku mutacji somatycznych one są obecne tylko w guzie. W innych płynach ustrojowych, w komórkach w krwi, czy też nabłonku wyścielającym śluzówki jamy ustnej, tamtej mutacji nie ocenimy, nie stwierdzimy. Są też oceniane przez lata mutacje założycielskie. Taki duży program realizowany przez Ośrodek Szczeciński, który objął swoim zakresem cały kraj, oceniał mutacje założycielskie z powodów przede wszystkim kosztowych i czasowych. Oceniano kilka tych zaburzeń, wcześniej były to tylko 3 punkty. Obecnie jest tych punktów znacznie więcej, jest już kilkanaście, natomiast obecnie dąży się do oceny całego genu taką metodą nowoczesnego sekwencjonowania, które pokazuje nam wiele patogennych bądź potencjalnie patogennych zaburzeń, które mogły doprowadzić do rozwoju raka u tej naszej pacjentki konkretnej. I właśnie to, co jest sednem tych badań genetycznych, powinniśmy objąć badaniami
wszystkie chore pacjentki na raka jajnika, czyli 100% kobiet chorujących ze zdiagnozowanym rakiem jajnika powinny mieć wykonane badanie genetyczne w kierunku genów BRCA1, BRCA2. Dane z NFZ-u, które są uzyskiwane, pokazują, że takie mutacje są tylko oceniane u około 30% kobiet, które chorują na raka jajnika, więc jest to liczba wysoce niewystarczająca. Być może gdzieś się to zapomina w natłoku, w ferworze zajmowania się pacjentką, być może to jest na późniejszym etapie oceniane, ale w zasadzie powinniśmy te mutacje oceniać jak najwcześniej, kiedy mamy materiał pobrany z operacji, powinniśmy ten materiał tkankowy wysyłać z komórkami rakowymi na ocenę mutacji w genach BRCA1, BRCA2. Z tego wynikają aspekty związane z leczeniem naszych pacjentek, ale też procedurami profilaktycznymi, ponieważ gdy stwierdzamy taką mutację, możemy u innych kobiet z otoczenia pacjentki, z rodziny pacjentki, poddać je profilaktycznym zabiegom wycięcia przydatków bądź też profilaktycznej mastektomii. Te zabiegi obecnie są refundowane w Polsce i można je przeprowadzać. Czyli u kobiet przed zachorowaniem na te nowotwory można przeprowadzić, tutaj jest ambasadorka, znakomita aktorka Angelina Jolie, takim przykładem, u której udało się uniknąć wystąpienia tych dwóch nowotworów. Czy ta wiedza o mutacjach w genach pomaga w doborze terapii? Oczywiście pochodne platyny mają tutaj istotne znaczenie i te nowotwory są bardziej podatne. Akurat u chorych na raka jajnika wszystkie chore otrzymują pochodne platyny w leczeniu. No i oczywiście też wiedza dla inhibitorów PARP, leków nowoczesnych, szczególnie aktywnych u kobiet właśnie z mutacjami w obrębie genów BRCA1 i BRCA2. I obecnie w Polsce jest ta ocena możliwa, jest finansowana z budżetu i ta ocena NGS u kobiet z rozpoznaniem, to są statystyczne numerki. Chodzi właśnie o nowotwory jajnika, jajowodu bądź też pierwotnego raka otrzewnej. W tych wszystkich nowotworach jest to finansowane, nie ma z tym problemu. Jak wygląda leczenie? Tutaj mój znakomity przedmówca, pan profesor Knap, przedstawił, że jest to leczenie wieloetapowe, jest to leczenie zazębiające się w oparciu o chirurgię i chemioterapię oraz leki nowoczesne, leki ukierunkowane molekularnie. To się wzajemnie przeplata w trakcie całego procesu leczenia. Najczęściej stosujemy chemioterapię opartą na dwóch lekach w pierwszej linii, paclitaxel i karboplatyna. Leki podaje się zwykle w postaci 6 kursów co 3 tygodnie. Można u niektórych pacjentek podawać w mniejszych dawkach, szczególnie starszych pacjentek, gdzie boimy się o toksyczności, w formie 18 kursów cotygodniowych, wówczas w małych dawkach podaje się te dwa preparaty. I szczególnie u pacjentek po suboptymalnych operacjach, czyli tam, gdzie chirurg pomimo starań nie jest w stanie wyciąć całkowicie choroby bądź zmniejszyć ich średnicę guzów w jamie brzusznej poniżej centymetra, wówczas zalecany jest bevacizumab. Bevacizumab jest to rodzaj leku ukierunkowanego molekularnie o działaniu antyangiogennym, czyli takim w domyśle, który ma zagłodzić raka. To jest taki dość duże uproszczenie, czyli taki lek, który doprowadza do zagłodzenia raka, czyli działa na tą sieć naczyń krwionośnych, które powodują ukrwienie zmian nowotworowych. To jest przykład badania ICON-7, czyli badania, które doprowadziło do rejestracji. W tym badaniu oceniano dodanie bevacizumabu do standardowej chemioterapii po operacji. I w tym badaniu okazało się, że lek ten poprawia w grupie kobiet wysokiego ryzyka, czyli takich najtrudniejszych do leczenia, które stanowią dla nas największe wyzwanie, czyli zaawansowanym nowotworem, u których się nie udało wyoperować te panie radykalnie, u tych pacjentek doszło do wydłużenia czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, jak też przeżycia całkowitego. Ten lek jest aktualnie stosowany w polskim programie lekowym, jest dostępny w Polsce od już kilku ładnych lat. Natomiast od niedawna mamy dostęp do inhibitorów PARP u kobiet po pierwszej linii chemioterapii, u których osiągnięto efekt terapeutyczny pod postacią
ustąpienia zmian całkowitych bądź też zmniejszenia wymiarów zmian u tych pacjentek w zaawansowaniu trzecim bądź czwartym, czyli zaawansowanym rakiem jajnika. W badaniu SOLO 1, który jest podstawą programu lekowego w zakresie olaparibu u naszych pacjentek, u tych pacjentek stosowano olaparib w leczeniu podtrzymującym bądź też placebo. I kolejne z badań, do tamtego badania były kwalifikowane kobiety, u których rak rozwinął się na podłożu mutacji w genach BRCA. Natomiast kolejne z badań, które dotyczy niraparibu, ten lek jest również dostępny aktualnie w programie lekowym, to badanie było adresowane do kobiet niezależnie od statusu mutacji. Kolejne z badań, które nam nastręcza obecnie dużo problemów z interpretacją i podejściem, w którym testowano olaparib w skojarzeniu z bevacizumabem, czyli dwa nowoczesne leki dodawane do klasycznej chemioterapii. Te dwa leki były oceniane w badaniu Paola 1. Wszystkie te badania pokazały bardzo wysoką aktywność tej nowoczesnej grupy leków inhibitorów PARP w leczeniu podtrzymującym, po leczeniu pierwszej linii, czyli tam, gdzie kończymy leczenie z dobrym efektem terapeutycznym, gdzie choroba poddała się naszym metodom leczenia, kobiety szczególnie z mutacją w genach BRCA powinny otrzymywać leczenie właśnie tą grupą leków, one najbardziej korzystają, ale też i korzystają inne pacjentki, które uzyskały korzyść, a mają chorobę wysokiego ryzyka. I aktualnie w Polsce mamy program lekowy z finansowaniem z Ministerstwa Zdrowia. Olaparib jest głównie adresowany do pacjentek, u których rak rozwinął się na podłożu mutacji w genach BRCA. Natomiast niraparib dotyczy tych pacjentek, u których rak rozwinął się niezależnie od mutacji w genach BRCA i w przypadkach zaawansowaną chorobą, czyli tam, gdzie mamy takie podwyższone ryzyko progresji choroby. U tych pacjentek, o ile uzyskamy korzyść z terapii, z chemioterapii, te pacjentki kwalifikujemy, możemy kwalifikować do leczenia niraparibem, leczenia podtrzymującego, żeby wydłużyć czas ich życia bez problemów związanych z chorobą. Niestety u znacznej części naszych pacjentek z rakiem jajnika, to jest też istota tej choroby, dochodzi do nawrotu, do wznowy choroby. Wznowa choroby może być kliniczna, może być biochemiczna, czy też wykonywana w badaniach obrazowych, wykazana w badaniach obrazowych. Najistotniejszym takim aspektem klinicznym jest biochemiczna wznowa, czyli oceniana na podstawie markera CA125, który monitorujemy u wszystkich pacjentek po zakończonym leczeniu. Ma to istotne znaczenie, czas rozpoznania tego nawrotu, ponieważ u pacjentek, u których nawrót rozwinął się powyżej 6 miesięcy, te panie są uznawane jako platynowrażliwe i u nich ma sens zastosowanie ponowne pochodnych platyny. U pacjentek, u których rak nawrócił się bądź też sprogresował już w trakcie chemioterapii, u tych pacjentek skuteczność chemioterapii opartej na pochodnych platyny jest niewielka i u tych kobiet rozważa się bardziej pomysły na terapię nieplatynową. Natomiast czy leczyć sam marker? To jest taki pomysł przeniesiony z leczenia raka prostaty, gdzie w zasadzie prowadzimy terapię w oparciu o marker PSA. Ten marker CA125 u kobiet chorujących na raka jajnika wykazuje się dużą specyficznością, dlatego pomyślano o tym, żeby leczyć wcześniej, kiedy mamy już tylko sam marker, w przypadku nawrotu, natomiast druga grupa otrzymywała leczenie wówczas, kiedy choroba się pojawiła i była widoczna w badaniach klinicznych i mieliśmy taki nawrót zobrazowany. Natomiast okazało się, że takie super szybkie rozpoczynanie leczenia tylko w oparciu o sam marker nie przynosiło niestety korzyści naszym pacjentkom. Czyli leczenie w oparciu tylko o podwyższony marker nie wydłuża naszym pacjentkom przeżycia. Natomiast więcej otrzymują chemioterapii, linii chemioterapii oraz mają w związku z tym gorszą jakość życia, więc aktualnie nie jesteśmy zbyt entuzjastycznie nastawieni do leczenia tylko nawrotu opartego na badaniu markera CA125.
pacjentki muszą mieć wykazaną obecność choroby bądź też objawy kliniczne związane z chorobą, wówczas one faktycznie odnoszą korzyść, więc nie leczymy marker, leczymy nasze pacjentki. Jakie są sposoby leczenia w tej postaci platynoopornej, czyli tam, gdzie widzimy te cechy oporności na pochodne platyny, najczęściej do 6 miesięcy? Są to różne cytostatyki stosowane przez nas w skojarzeniu z bevacizumabem. W Polsce akurat nie mamy dostępności do tego leku. Ten sposób leczenia wydaje się najbardziej wydłużać czas do kolejnej progresji choroby. Natomiast w przypadku platynowrażliwych nawrotów, czyli tam, gdzie ten nawrót jest powyżej 6 miesięcy, dysponujemy tak zwanymi dubletami, czyli stosujemy karboplatynę ponownie w skojarzeniu z którymś z leków, jak paclitaxel, gemcitabinę pegilowaną liposomalną, doksorubicynę, czyli Calix, czyli klasyczne cytostatyki. I u tych pacjentek, o ile uzyskamy ponownie korzyść z leczenia pochodnymi platyny, mamy możliwe do zastosowania inhibitory PARP. To jest przykład badania, które doprowadziło do zarejestrowania olaparibu w nawrocie. Badanie trzeciej fazy na dużej grupie pacjentek pokazało, że zastosowanie olaparibu po głównym leczeniu ma sens. Podobnie niraparib, czyli kolejne badanie, do którego kwalifikowano pacjentki, do tamtego kwalifikowano pacjentki tylko z mutacjami w genach BRCA, natomiast do tego badania kwalifikowano niezależnie od mutacji. Te pacjentki bez mutacji w zakresie genów BRCA również były kwalifikowane i one również odnosiły korzyść. Kolejne badanie z lekiem rucaparib, ten lek jeszcze w Polsce nie jest dostępny, ale było też adresowane do pacjentek niezależnie od statusu w genach BRCA. Tutaj wszystkie pacjentki mogły uzyskać korzyść z leczenia. I zastosowanie inhibitorów PARP w nawrotowym raku jajnika jest najbardziej skuteczne u kobiet, u których rak rozwinął się na podłożu mutacji w genach BRCA. To wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby udało się wydłużyć kilkukrotnie, 3-4-krotnie w tych badaniach dla całej grupy inhibitorów PARP. Ale oczywiście rak jajnika to nie jest tylko mutacja w genach BRCA. To są również inne zaburzenia molekularne. Aktualnie dysponujemy wieloma testami molekularnej oceny różnych zaburzeń, które się odbywają u naszych pacjentek, które zachodzą u naszych pacjentek chorujących na raka jajnika. W tych badaniach rejestracyjnych wykorzystywano takie testy oceniające zaburzenia rekombinacji homologicznej. Tego typu zaburzenia występują u prawie połowy naszych pacjentek i było to oceniane takimi testami Myriad i Foundation Medicine. Niestety te testy w Europie nie są dostępne, one są dostępne w Stanach Zjednoczonych, natomiast wskazują nam na grupę pacjentek, które odnoszą też sporą korzyść z dodania inhibitorów PARP w leczeniu podtrzymującym. Najbardziej korzystają pacjentki z mutacjami, o nie szczególnie powinniśmy zabiegać, o nie dbać, ponieważ one mogą tym leczeniem znacznie mieć wydłużony czas życia bez problemów związanych z chorobą. Natomiast korzystają wszystkie w zasadzie pacjentki, nawet te, które nie mają ani mutacji, ani tych właśnie zaburzeń w innych genach związanych z tymi mechanizmami naprawy DNA. Sens terapii podtrzymującej jest, ponieważ wydłuża nam to czas, wydłuża czas przeżycia bez progresji choroby i dodanie tych terapii podtrzymujących do klasycznej chemioterapii znamiennie, istotnie wydłuża nam czas życia pacjentek. W Polsce mamy program lekowy adresowany tylko do kobiet z inhibitorami PARP, tylko adresowany do kobiet BRCA dodatnich, natomiast inne pacjentki niestety nie mają dostępu do tego leczenia. Podobnie też nie mamy leczenia bevacizumabem w nawrocie u naszych pacjentów. Jakie nowości? Patrzymy coraz częściej na zaburzenia molekularne. Bardzo dużo zaburzeń molekularnych jest stwierdzanych w tak zwanym raku surowiczym wysoko dojrzałym. Te pacjentki często są kwalifikowane do hormonoterapii, natomiast pojawiają się nowe leki w tym nowotworze, na przykład trametinib, lek, który obecnie jest stosowany u chorych na czerniaka. Ten lek wykazał wysoką aktywność u tej grupy, która stanowi około 5% wszystkich raków jajnika całej populacji. Ten lek wykazał znamienne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby.
Jeśli chodzi o immunoterapię, ponieważ jest to palący temat, niestety te pierwsze dane o immunoterapii nie są bardzo zachęcające dla chorych na raka jajnika. W innych nowotworach ginekologicznych, w raku szyjki macicy, w raku trzonu, tam już są rejestracje dla immunoterapii. Podobnie jak w innych nowotworach, ogromny przełom obserwujemy. Natomiast w raku jajnika w zasadzie jesteśmy w przededniu takiej dużej oceny. Aktualnie toczą się cztery duże badania z zastosowaniem immunoterapii w pierwszym rzucie leczenia, czyli na samym początku, kiedy mamy rozpoznanie choroby i prowadzone jest leczenie z inhibitorami PARP i właśnie z lekami immunologicznymi. No i dla tych pacjentek, ponieważ nie we wszystkich wskazaniach mamy dostępność do terapii, pomysły są na ratunkowy dostęp do technologii lekowych. No jest to taka opcja możliwa na finansowanie z budżetu państwa, aczkolwiek no są pewne kontrowersje z tym i są duże na pewno problemy, ponieważ RDTL przysługuje pacjentkom, u których zostały wyczerpane już wszystkie możliwe do zastosowania w tym wskazaniu dostępne technologie medyczne. I to trochę budzi pewien problem interpretacyjny. Zgodnie z rekomendacjami ESMO, inhibitory PARP są zalecane przede wszystkim u kobiet z mutacjami w genach BRCA, ale też można je stosować u wszystkich pacjentek, które mają platynowrażliwy nawrót i takie są zalecenia Europejskiego Towarzystwa. Więc czym dysponujemy obecnie w Polsce dla naszych pacjentek? Mamy inhibitory PARP po leczeniu pierwszej linii i bevacizumab w leczeniu pierwszej linii. Nie możemy połączyć bevacizumabu z inhibitorami PARP u kobiet, szczególnie u kobiet z mutacjami w genach BRCA, to jest trudny aspekt. Natomiast w przypadku nawrotu mamy olaparib dla kobiet z mutacjami w genach BRCA, natomiast brakuje nam dla leczenia nawrotu inhibitorów PARP tam, gdzie nie mamy mutacji w genach BRCA oraz bevacizumabu w nawrocie zarówno platynowrażliwym, jak i platynoopornym. Tam niestety tych leków nie mamy refundowanych. I oczywiście apeluję do tych pań, które mogą się, nie mają jeszcze problemów, znaczy nie mają problemów z chorobą, aby prowadziły zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. Ona również jest ważna dla naszych pacjentek chorujących na raka jajnika. To jest jeden z elementów, w którym można poprawić sobie aktualne życie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panie profesorze. Te dwie prezentacje to był naprawdę potężna pigułka, to były potężne pigułki wiedzy, myślę, że bardzo przydatne i praktyczne dla naszych słuchaczy, a widzę, że już dołączyło 120 osób do naszego webinaru. Witam wszystkich, którzy dołączyli w trakcie. A teraz spójrzmy na temat nowotworu jajnika z perspektywy pacjentki. Do rozmowy zapraszam panią Małgorzatę Korolską. Dzień dobry pani Małgosiu. Dobry wieczór. Słyszymy się, widzimy, super, bo były problemy techniczne, cieszę się bardzo. Pani Małgorzato, to pytanie pada od zawsze w takich rozmowach, gdy chcemy poznać historię pacjenta, ale proszę nam opowiedzieć, kiedy i jak choroba nowotworowa pojawiła się w pani życiu? To znaczy tak, jak się zaczęła moja historia onkologiczna? Zaczęła się w 2017 roku. Wówczas miałam 57 lat i no zdiagnozowano właśnie u mnie raka złośliwego obu jajników. To był rak surowiczy. Wcześniej natomiast dużą rolę odegrało tutaj badanie genetyczne właśnie pod kątem nowotworu. No tak się szczęśliwie złożyło, że pracowałam w takiej firmie, która no, zafundowała nam bezpłatnie możliwość wykonania badań genetycznych pod kątem nowotworów. I tak sobie pomyślałam, że no, w zasadzie nikt w rodzinie nie choruje na żaden nowotwór. Ani mama, ani babcia, ani tam ciotki, nikt kompletnie. Więc mówię, no chyba nie ma sensu robić takiego badania genetycznego. Ale tak coś mi tam tknęło, żeby jednak skorzystać z tej możliwości. No to się wiązało z wyjazdem, bo to na miejscu niestety takich badań się nie, u nas nie wykonywało, tylko trzeba było tam jechać do większego ośrodka medycznego.
no dzień urlopu do tego i tak dalej. No ale mówię, pojadę i no, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku. No i pojechałam. No i się okazało ku mojemu zaskoczeniu, że wynik wyszedł pozytywny i jestem nosicielką mutacji BRCA1, więc jeszcze raz powtórzałam ten wynik za jakiś czas. No, no jest mutacja. No i wtedy już taka czerwona lampka się w mojej głowie zapaliła, że jednak trzeba teraz zachować taką czujność, częściej się badać i tak dalej. No więc to badanie genetyczne wykonałam w 2015 roku. No i właśnie lekarz genetyk mi uświadomił, że jest bardzo, bardzo duże ryzyko zachorowania na raka jajników i raka piersi. No więc kontrolowałam się bardzo często, raz na 6 miesięcy wykonywałam badania ginekologiczne oraz w poradni chorób piersi również co 6 miesięcy naprzemiennie rezonans magnetyczny, mamografia i tak dalej. No i w 2017 roku właśnie tak któregoś raz właśnie byłam na tych badaniach ginekologicznych i lekarza zaniepokoiło właśnie te moje jajniki, że coś tutaj jest nie tak. No i tam skierował mnie na badanie właśnie tam CA125, testroma chyba. No i tak mnie zaciekawił, wyszły te badania. No i wtedy pojechałam już do większego ośrodka, do Akademii Medycznej do Gdańska. Tam oczywiście też po badaniach lekarz bardzo szybko właśnie mi wdrożył tą kartę DILO i natychmiast w ciągu tygodnia już byłam zoperowana. To była operacja bardzo radykalna, usunięcie właśnie macicy z przydatkami, tam sieć węzłów chłonnych przy aortalnych, także bardzo radykalna, no i właśnie wtedy zaczęła się chemioterapia. Chemioterapia 6 cykli, raz na 3 tygodnie, taksol plus karboplatyna. Po tej chemioterapii, no oczywiście to nie było fajne, bo wszystkie włosy mi wyszły, jakieś takie samopoczucie miałam niezaciekawe. I mdłości, i wymioty, i słaba byłam, no ale jakoś tak przez to wszystko przebrnęłam szczęśliwie. I na dzień dzisiejszy no, jest wszystko ok, jestem właśnie w stanie remisji. Kontroluję się bardzo często, raz na 3 miesiące, chociaż lekarz mówi, że mogła pani co pół roku już teraz, ale wolałbym panią widzieć raz na 3 miesiące, żeby w razie coś tam, to żeby szybciej zareagować. Mhm. A więc, Małgosiu, a kiedy pojawiła się myśl o zrobieniu mastektomii zapobiegawczej? No właśnie, wiem, że no ta myśl ja sobie właśnie zdawałam sobie sprawę, że no coś trzeba zrobić jeszcze z tą mastektomią. No wcześniej nie było tej refundacji, no to było trochę duży wydatek, ale właśnie od 2019 roku, jak weszła ta refundacja, no to oczywiście od razu byłam nastawiona na tak, żeby się poddać tej operacji. Również moja pani doktor także namawiała mnie bardzo do tego, żeby jak najszybciej się poddać tej mastektomii, oczywiście od razu z rekonstrukcją. No i właśnie no troszeczkę parę miesięcy minęło, żeby dojrzeć do tego zabiegu, bo to nie była taka łatwa decyzja, to była tam rozmowa też z psychologiem, którym pani psycholog mnie też tak troszeczkę przygotowała, pozytywnie nastawiła. No więc się zdecydowałam na tą mastektomię, jednocześnie właśnie z rekonstrukcją, to było w czasie jednego zabiegu, to było 20 grudnia ubiegłego roku. No i po tej operacji akurat jeszcze właśnie noszę gorset ortopedyczny, taki specjalny, ale już niedługo mam nadzieję, że się go pozbędę. No i no co jest ważne? No ważne jest to, że mam taką świadomość, że zrobiłam wszystko, żeby jednak no, się uchronić przed tym kolejnym nowotworem piersi. Także na dzień dzisiejszy po tej mastektomii, kiedy już teraz doszłam do siebie,
to naprawdę jestem dużo spokojniejsza, że jednak to ryzyko raka piersi jest teraz no, w zasadzie znikome. No takie jak u pozostałych pacjentek, które nie mają tej mutacji. Rozumiem. Tak, jestem z tego bardzo zadowolona i wszystkim pacjentkom, które mają właśnie taką mutację BRCA1 czy BRCA2, to naprawdę polecam i nie ma się czego bać, bo naprawdę się po tej operacji osiąga taki spokój psychiczny, że naprawdę polecam. A proszę powiedzieć, mówiła Pani o tym, że trochę czasu zajęła ta decyzja, że konsultowała Pani, miała konsultację z psychoonkologiem. Co było dla Pani najtrudniejsze w podjęciu tej decyzji? Jakie towarzyszyły tej decyzji emocje? To znaczy emocje takie, no tak, czułam taki strach, no na pewno przed bólem, bo sobie zdawałam sprawę, że to tak, no na pewno nie będzie takie fajne, ale też, że jakieś takie ciało obce będzie we mnie, że no jednak nie będę miała tych naturalnych piersi, tylko jakieś tam sztuczne właśnie implanty i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy to w ogóle ja tego nie czuję, nie odbieram tak i tak się czuję, jakbym miała swoje własne piersi, naprawdę. One są fajniejsze, lepiej się czuję, są takie naprawdę, no widzę, że jak ubiorę właśnie fajną sukienkę, to tak leżą inaczej niż wcześniej. Także to, no, to była bardzo dobra decyzja i mówię, że no, naprawdę wszystkim paniom polecam to. No, i tak mówię, ta świadomość jest też taka istotna, że po prostu się mogę uchronić przed zachorowaniem na nowotwór piersi. Widzę u Pani możliwości, warto to wykorzystać. Widzę u Pani dużo takiej pozytywnej energii. Czy te zmiany, te operacje, które Pani przeszła, jakby to wpłynęło na Pani postrzeganie przyszłości, na Pani plany? Jak się Pani teraz czuje i co zmieniło? Bardzo. Znaczy jestem dużo spokojniejsza, mam taką pozytywną energię. No w zasadzie to tak bardzo, bardzo kocham przyrodę, dużo jeżdżę rowerem, dużo chodzę po lesie, wyjeżdżam i w góry i nad morze, także staram się korzystać z tego życia jak najwięcej, z każdego jednego dnia się cieszę, jak wstaję, otwieram oczy, bez względu na pogodę, mam zawsze jakieś plany, właśnie plany takie, no aktywność fizyczną bardzo. Także do tego i basen, i naprawdę nordic walking, wszystko. Także sport bardzo mi pomaga w tym. Także to również polecam. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Czy jest jeszcze coś, co chciałaby Pani przekazać naszym słuchaczkom? To znaczy, no chciałabym Panią właśnie przekazać, że no, ja też byłam na początku tej choroby diagnozy też solidnie podłamana, ale już po operacji, już po chemioterapii rzeczywiście zaczęłam całkowicie inaczej patrzeć na życie. Całkowicie się tak zatrzymałam, zwolniłam tempo i jestem o wiele teraz szczęśliwsza i korzystam z życia naprawdę bardzo, bardzo dużo. Piękne słowa. Dziękuję Pani Małgorzato za tę rozmowę. Jest Pani takim niesamowitym przykładem jak świadomej pacjentki, która dba proaktywnie o swoje zdrowie. Życzę dużo sił, zdrowia i samych optymistycznych badań kontrolnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego webinaru. Do widzenia. Do widzenia. A teraz zapraszam na ostatnie wystąpienie dzisiejszego spotkania. Jadwiga Chojecka z Fundacji Alivia opowie, jak Alivia wspiera chorych i pomaga w pozyskaniu środków na diagnostykę i leczenie. Zapraszam. Dzień dobry, Jadwiga Chojecka, Fundacja Alivia. No bardzo się miło słuchało poprzedniej wypowiedzi, bardzo wszystko ciekawe.
Nie każdy ma taką możliwość, żeby rzeczywiście tą mastektomię wykonać w ramach NFZ-u, ale wtedy też są inne możliwości, nie zawsze jest ten zabieg refundowany i trochę o tym opowiem też pokrótce o fundacji. Fundacja powstała w 2010 roku na bazie doświadczeń założycielki i jej brata i ta droga, którą przeszli, pozwoliła im zrozumieć, z czym boryka się polski pacjent. Stąd były dalej podejmowane decyzje, czym fundacja będzie się zajmować. I teraz ja opowiem więcej właśnie o finansowaniu leczenia w ramach prowadzonego przez nas programu Skarbonka, ale również prowadzimy działania rzecznicze, można do fundacji zadzwonić, można skontaktować się drogą mailową, my podpowiemy, gdzie szukać pomocy, z jakim lekarzem się skonsultować. No, mamy już duże doświadczenie w tym zakresie. Prowadzimy bazę wiedzy o raku, tam znajdą Państwo nowości onkologiczne, poradniki, dużo informacji dotyczących właśnie onkologii nowotworów. Prowadzimy 4 portale, to jest portal Onkomapa, gdzie można poszukać informacji na temat polecanego ośrodka, polecanego lekarza, to są opinie pacjentów, które zbieramy. Prowadzimy portal Kolejkoskop, tam znowu znajdą Państwo informacje na temat kolejek do badań diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa i rezonans. Są to badania wykonywane w ramach NFZ-u. Mamy portal Prosto w Raka, tam znowu znajdują się informacje na temat badań genetycznych, które warto wykonać w przypadku różnych typów nowotworów. Oraz portal OncoIndex, gdzie znajdą znowu Państwo informacje na temat leków stosowanych w przypadku różnych typów nowotworów. Jest tam również wyszczególniony nowotwór jajnika. Są to leki, które nie zawsze w Polsce są refundowane, stąd też nasze działania związane właśnie z pozyskiwaniem środków na leczenie. Prowadzimy również kampanie edukacyjne, społeczne. Teraz obecnie prowadzimy projekt Onkotaxi Senior, w ramach którego można skorzystać z darmowego przejazdu. Program jest skierowany do pacjentów 65+. Jako fundacja jesteśmy właśnie zwolennikami takiej postawy jak pani Małgorzata, czyli takiej aktywnej postawy wobec choroby, szukania tych najlepszych metod leczenia, bo nikt o nas nie zawalczy bardziej niż my sami, stąd właśnie tutaj zachęcamy do poszukiwania tych dodatkowych możliwości. Teraz opowiem trochę o właśnie możliwości finansowania wydatków związanych z leczeniem, ponieważ choroba to nie tylko, znaczy to jest wyzwanie, ale również jest to wyzwanie finansowe. Co zyskuje pacjent, dołączając do naszego programu pomocy Skarbonka? No przede wszystkim więcej pieniędzy na leczenie. Te środki można wydatkować na różne cele, opowiem o tym później. Darowizny przekazywane do fundacji są zwolnione z podatku. No oczywiście zwiększa to wiarygodność, my weryfikujemy każdego naszego podopiecznego, przedstawia on nam dokumentację medyczną, na podstawie której tutaj uruchamiamy zbiórki. Przejrzystość, efektywność wydatkowania, zwroty odbywają się na podstawie dokumentów księgowych, właśnie potwierdzających te wydatki związane z chorobą. No i co najważniejsze, daje to szansę na powrót, większą szansę na powrót do zdrowia, dzięki właśnie możliwościom zastosowania chociażby bardziej innowacyjnego leczenia. Również daje to poczucie bezpieczeństwa. Czasem na ten moment niepotrzebne są nam środki, ale wiemy, że mamy w zanadrzu budżet na to, żeby ewentualnie takie dodatkowe leczenie sfinansować. 90% przeznaczamy na pomoc, 10% jest przeznaczane na prowadzenie tego z programu, promocję, opłaty bankowej, koszty, generalnie koszty związane z prowadzeniem naszego programu. Co zyskuje darczyńca? No przede wszystkim taką darowiznę można odpisać od dochodu i pomniejszyć podatek. W przypadku firmy jest to oczywiście ocieplenie wizerunku, a często jest tak, że chcemy komuś pomóc, ale nie bardzo wiemy jak. I taka wpłata daje nam takie poczucie, że rzeczywiście możemy tu działać i możemy takiego wsparcia udzielić. Do kogo jest skierowany program? Skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia ze stwierdzonym nowotworem złośliwym, których sytuacja finansowa wymaga dodatkowego, wiąże się z dodatkowymi kosztami i uniemożliwia ponoszenie ich na własną rękę.
Jak przystąpić do programu? Tu procedura jest bardzo prosta. Wchodzimy na stronę fundacji, w zakładce Szukasz pomocy znajdują się właśnie te programy, o których mówiłam, informacje o tym, czym się zajmujemy, jest ikonka Zostań podopiecznym. Przechodząc dalej, mamy wgląd do regulaminu programu oraz link do formularza, który się wypełnia. Na podstawie formularza zostaje przygotowana umowa z Państwem. Po Państwa stronie leży przygotowanie profilu, umieszczenie zdjęcia. Jak to wszystko zostaje dopełnione, to zaczynamy działać, uruchamiamy zbiórkę. Co otrzymuje podopieczny, dołączając do nas? Powstaje w serwisie Alivia strona internetowa. Podopieczni włączani są w mechanizm płat online. Na stronie również są informacje na temat przelewów tradycyjnych oraz PayPala. Otrzymują dostęp do platformy Skarbonka, tam można prowadzić galerię, można prowadzić dziennik, edytować swój profil. Również przez tę Skarbonkę zgłasza się wszelkie wydatki. Udostępniamy poradnik, jak gromadzić środki. Jako fundacja promujemy zbiórki naszych podopiecznych, umieszczamy płatne reklamy. Przygotowujemy dla Państwa projekt ulotki i plakaty. Do kwoty 500 zł finansujemy druk takich materiałów promocyjnych. Oraz oczywiście jesteśmy tutaj dla Państwa dyspozycji. Ja i koleżanka obsługujemy ten program. Jak zbierać środki? To jest tak, że my jako fundacja wspieramy Państwa w tych zbiórkach, udostępniamy poradnik, właśnie zamieszczamy te reklamy, natomiast dopiero działania nasze i Państwa powodują, że środki się gromadzą. No i w poradniku, który Państwu udostępniamy, jest dużo informacji, jak skutecznie właśnie działać. Przede wszystkim no, trzeba poinformować bliskich znajomych, że taka zbiórka jest prowadzona. Można wydrukować ulotki, plakaty, roznieść je w okolicznych sklepach czy wywiesić w pracy, w szkole. Działania w mediach, no tutaj przede wszystkim można skontaktować się z jakąś lokalną gazetą, telewizją z pytaniem, czy umieściłaby taki apel. Darowizny od firm i innych fundacji. Tutaj jako fundacja możemy podpisać umowę darowizny, są takie programy pomocowe prowadzone, w ramach których właśnie te darowizny są przekazywane. Działanie w internecie, tu przede wszystkim mamy na myśli Facebook, można założyć stronę i w ten sposób promować zbiórkę. Również będąc naszym podopiecznym, można prowadzić aukcje przez Allegro i w okresie rozliczenia podatkowego pozyskiwać 1% podatku. Na co można przeznaczyć środki? Środki można przeznaczać na określone cele związane z chorobą onkologiczną. To nie są tylko koszty leków, to są też koszty dojazdów do ośrodka, konsultacji, diagnostyki, takich właśnie zabiegów, rehabilitacji. Natomiast to, co ważne, zwracamy koszty terapii, które mają udowodnioną naukowo skuteczność, co oznacza, że metody niekonwencjonalne u nas nie są finansowane. I teraz, jeżeli chodzi o procedurę przekazywania środków, to tutaj bardzo sprawnie te pieniądze do Państwa docierają. Mamy dwa tryby, refundacje, w tym przypadku Państwo ponoszą koszt, przedstawiają nam fakturę i na podstawie tej faktury zgłoszonej przez platformę Skarbonka przekazujemy środki na konto podopiecznego. W przypadku wyższych kwot, jeżeli to miałby być droższy zabieg czy droższe leczenie, można przekazać nam dane do przelewu i my te środki przekazujemy bezpośrednio na rzecz sprzedawcy takiej usługi. Także z mojej strony to tyle. Zapraszamy do kontaktu, do wejścia na stronę, zajrzenia, czym fundacja się zajmuje. Jadwiga, bardzo dziękuję. Zostawię jeszcze na chwilę ten slajd. Jeżeli Państwo niektórzy pytają, jak zostać podopiecznym fundacji, Jadwiga wszystko dokładnie opowiedziała, ale tutaj są namiary do koleżanki. Proszę sobie zapisać. Jeśli nie teraz, to też zapraszam na stronę naszą główną alivia.org.pl. Wszystkie informacje tam się znajdą. A teraz chciałabym poświęcić ostatnie kilka minut na sesję pytań i odpowiedzi. Zbliżamy się już do końca, ale myślę, że kilka pytań zdążymy przeczytać. Zapraszam naszych ekspertów. Może na rozgrzewkę pan profesor Knap opowiedziałby, bo były takie pytanie, jakie badania profilaktyczne należy wykonać, jaki pakiet badań, żeby się upewnić, że nie cierpi się na raka jajnika. To było mówione, państwo, ale właśnie tak dla przypomnienia w żołnierskich słowach. Tak naprawdę nie ma takich badań. Nie ma profilaktyki raka
jajnika. Więc jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim co roku chodzić do lekarza ginekologa. Dzisiaj badałem pacjentkę, która nie była 15 lat u lekarza, młoda kobieta, 50-kilkuletnia pani i już nie możemy jej zoperować. Zostaje nam albo aż radiochemioterapia. Nie jesteśmy bezbronni, ale raz do roku badanie ginekologiczne, badanie ultrasonograficzne to standard. Ja wszystkim moim pacjentkom powtarzam, przecież chodzicie do samochodem, jeździcie samochodem i robicie przeglądy, bo jeżeli policja was, kochane, zatrzyma, to piskuje samochód. No więc dlaczego nie chodzicie raz do roku do ginekologa? To takie samo ważne i istotne. Kolejny element, które panie możecie same przeprowadzić. Czy w rodzinie były przypadki raka piersi, raka jajnika, raka jelita grubego, raka endometrium, czy inaczej, tak jak powiedzieliśmy sobie, błony śluzowej macicy? Jeżeli tak, jeżeli widzicie, że w tych najbliższych pokrewieństwach, krewnych pierwszego, drugiego stopnia, mama, babcia, siostra, ciotka, były tego typu nowotwory, bezwzględnie trzeba się udać po poradę do poradni genetycznej. To ten zestaw badań plus porada genetyczna to coś, co stanowi pewien rys działań, ale nie profilaktycznych, nie przesiewowych. To jest coś, co każda z pań powinna raz w roku wykonać. Bardzo dziękuję. Pytanie do pana profesora Bodnara. Pacjentka mówi, że nie ma mutacji BRCA1-2, natomiast ma pozytywną odpowiedź HRD. Badanie robiła w USA. Jak pacjentki z pozytywnym HRD reagują na niraparib? Podobno badania potwierdzają pozytywną odpowiedź na ten lek. Tak, no pani jest w szczególnej, korzystnej sytuacji, że ma tą wiedzę, że test na HRD został oceniony pozytywnie. Te pacjentki korzystają najbardziej, znaczy po BRCA te pacjentki korzystają najbardziej. Czyli tak jak pokazywałem państwu taki slajd, gdzie kto korzysta najbardziej z inhibitorów PARP. Najbardziej korzystają te panie, które mają mutacje w genach BRCA. Później korzystają te pacjentki, które mają zaburzenia w obrębie HRD, czyli genów związanych z zaburzeniem rekombinacji homologicznej. To jest taki termin, który oznacza wiele zaburzeń molekularnych, przynajmniej kilkadziesiąt genów, które uczestniczą w tych mechanizmach związanych z naprawą DNA. I te panie korzystają bardzo mocno z terapii inhibitorami PARP, chociaż w nawrocie czy też w leczeniu pierwszej linii też korzystają te, które odpowiadają nam na pochodne platyny i pewnie jeszcze nie wszystko mamy idealnie sprofilowane, ale jeżeli pani ma już taką wiedzę, no to ten niraparib w pani przypadku czy rucaparib dla nawrotu, jego nie bardzo mamy jeszcze dostępnego w Polsce. Niraparib jest, ale nie jest refundowany w ramach programu lekowego niestety. Bardzo dziękuję. Panie profesorze Knap, długie pytanie. Pacjentka z obciążeniem genetycznym, rakiem jajnika i osteopenią. Jedni lekarze zalecają HTZ do końca życia, żeby się nie połamała i nie zachorowała, a inni nie chcą przepisywać leków hormonalnych bez żadnego uzasadnienia. Jakich argumentów ma użyć pacjentka, by przekonać tych lekarzy, którzy nie rozumieją, że trwająca wiele lat terapia hormonalno-zastępcza w takim przypadku jest konieczna? Co potwierdzają ci lekarze, którzy zdecydowanie odradzają przerwanie terapii, wykazując szkodliwe skutki takiego odstawienia? Czy pacjentka ma możliwość złożenia oświadczenia, że na własną odpowiedzialność chce i będzie kontynuować HTZ, bo chce być leczona i nie chce zachorować? Tak, w naszym systemie prawnym jest to niestety bardzo, bardzo trudne. To jest bardzo dobre pytanie na grunt amerykański, a nie na grunt polski. Natomiast rzeczywiście te pacjentki, które bardzo wcześnie zachorowały i kiedy dokonaliśmy koniecznej kastracji związanej z usunięciem narządu płodnego, z usunięciem chorego narządu, będą wymagały takiej terapii. Oczywiście ona musi być obwarowana szeregiem tak zwanych kryteriów włączenia do takiej terapii, które muszą być bardzo ściśle spełnione. I taka pacjentka nie może nie zostać w tym aspekcie, mówiąc, używając języka prześwietlona.
To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo istotnym elementem jest ocena gruczołu piersiowego i regularne badanie tego gruczołu, gdyż jak wiecie Państwo, hormonalna terapia, mimo że jest bardzo bezpieczna, wymaga pewnego monitoringu. Więc tutaj rzeczywiście jest w Polsce duży problem. Lekarze po prostu nie mają pewnej wiedzy, która pojawia się właśnie w ginekologii onkologicznej. I my wiemy, że jeżeli, tak jak powiedziałam, pacjentka zachorowała w wieku dość młodej kobiety, powiedzmy sobie, stwórzmy przypadek kliniczny, 30-letnia pani w chwili obecnej ma 50 lat, więc ona bezwzględnie tych hormonów potrzebuje ze względu na szereg psychospołecznych aspektów związanych z brakiem estrogenów, ale przede wszystkim również z ubytkiem masy kostnej. Taka pacjentka powinna mieć wykonywane też regularne badania densytometryczne, oceny gęstości kości, czy nie idzie w kierunku tak zwanego, dość popularnie często przez pacjentki używanego sformułowania zrzeszotnienia kości, prawda? Kości jak ser szwajcarski. To jest niezmiernie istotne, a estrogeny są tym elementem, które stymulują tak zwane osteoblasty, czyli młode komórki, które tworzą, odradzają się i tworzą strukturę kostną, gdyż jak wiecie Państwo, wszystkie narządy, w tym również kości, wymagają i są wymieniane. Wymagają i są wymieniane, więc tutaj stosowanie hormonalnej terapii zastępczej jest absolutnie u takiej pacjentki konieczne, jeśli spełnia kryteria włączenia do takiej terapii, lekarz nie powinien się bać i powinien kontynuować taką terapię, gdyż uzysk, który otrzymuje taka pacjentka, jest naprawdę znacząco istotny dla jej pracy zawodowej, dla jej funkcjonowania psychospołecznego, także dla funkcjonowania pacjentki jako kobiety, czyli do funkcjonowania seksualnego. I tak jak powiedziałem, w naszym kraju deklaracja woli może być przez niektórych potraktowana poważnie, przez niektórych może być też negowana, więc konkretne odpowiedzi w tym zakresie, zakresie prawnym, myślę, nie jestem prawnikiem, ale myślę, że jednoznacznie nie ma. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Mam nadzieję, że choć trochę była pomocna dla naszej słuchaczki obserwującej. Pytanie chyba może do pana profesora Bodnara. Czy wzrost markera CA125 po leczeniu raka piersi z późniejszym przerzutem do jajników również świadczy o nawrocie choroby? Jeśli chodzi o przerzut z raka piersi do jajników, no jest to dość duże wyzwanie do rozpoznania tego nawrotu i zróżnicowania, czy to jest pierwotny rak jajnika, czy też przerzut raka piersi. Jest szereg badań immunohistochemicznych, czyli tego materiału pooperacyjnego, patolog wybarwia na różne tam markery. Jak uda się rozpoznać, że to był jednak przerzut raka piersi do jajników, a nie jest drugi niezależny nowotwór raka jajnika, to w takich sytuacjach, kiedy później wzrasta marker CA125, to nie jest niestety marker super idealny do wykrywania nawrotów, ale może sugerować, że jednak coś zaczyna się dziać, być może następuje rozsiew do otrzewnej na przykład, więc tutaj wymagane są na pewno badania diagnostyczne i poszukanie, gdzie jest ten nawrót, czyli pewnie tomografię trzeba by było tej pani wykonać, żeby zobaczyć, czy coś widać, czy nie widać, jak duży jest ten wzrost markera i na pewno w tym kierunku warto pójść. No, CA125 ma dość dużą czułość i swoistość, czyli takie, jeżeli idzie w górę, jest podwyższone, no to nakazuje nam uważne patrzenie na pacjentkę, ale nie jest to jednoznacznie, nie musi to świadczyć jednoznacznie o tym, że jest nawrót. Dziękuję. Jeszcze uzupełnić to absolutnie do tego, co powiedział profesor Bodnar.
zawsze, jeżeli istnieje podejrzenie w diagnostyce tomograficznej, iż mamy przerzut w kierunku jajnika, czy tak jak profesor powiedział, jest to druga niezależna choroba, mamy coś takiego jak laparoskopia. Bardzo dobre narzędzie, w którym możemy zweryfikować to rozpoznanie właśnie pobierając wycinki do badania histopatologicznego, mając materiał historyczny związany z rakiem gruczołu piersiowego, uzyskując, nazwijmy to, świeży materiał w obecnej procedurze laparoskopowej, możemy te materiały porównać, prawda, i dać konkretną odpowiedź pacjentce, że mamy taką a taką chorobę, przerzut lub drugi synchroniczny nowotwór, który niestety często wynika właśnie z mutacji w genach BRCA1, BRCA2. Bardzo dziękuję. A co z osobami, które nie mają tej mutacji BRCA1, 2? Jakie jest wtedy leczenie stosowane? Takie pytanie od pani Jolanty. Teraz tak patrzę. To znaczy, jeżeli mutacji nie ma w genach BRCA, a rozumiem, że chodzi o nawrót raka jajnika, czy też o pierwszą linię. Jeśli chodzi o pierwszą linię leczenia, bo to pewnie o inhibitory PARP w domyśle, jak powinno się leczyć takie pacjentki, rozumiem, że pani chodziło, no to u tych pacjentek można zastosować inhibitory PARP w przypadku trzeciego, czwartego stopnia zaawansowania choroby, jeżeli mamy nieradykalny zabieg szczególnie i te panie są, uzyskały korzyść z leczenia pierwszej linii. To u tych pań na pewno warto rozważyć inhibitory PARP w leczeniu podtrzymującym, natomiast w przypadku nawrotu, no niestety nie mamy w Polsce refundacji na leczenie inhibitorami PARP w leczeniu podtrzymującym tam, gdzie nie ma mutacji w genach BRCA. Tylko refundowana jest terapia inhibitorami PARP w Polsce w przypadku mutacji w genach BRCA. Tak, pani potwierdziła w najświeższym komentarzu, że chodziło o nawrót. Mhm. Tak. Dość ciekawe pytanie. Pacjentka mówi, że w tym roku kończy 35 lat, poddała się profilaktycznej mastektomii, jest nosicielką genu BRCA1, jak jej świętej pamięci mama. Słyszałam o tym, że są badania mówiące, że rak jajnika wywodzi się z komórek jajowodu. Czy zasadnym byłoby wpierw usunąć profilaktycznie same jajowody? Boję się menopauzy w tym wieku. Mama zmarła na raka piersi. Nie mamy w najbliższej rodzinie innych zachorowań na raka. Co panowie na to? Tak, rzeczywiście jest i coraz częściej ta teoria jest podnoszona, że rak jajnika pierwotnie nie zaczyna się w swojej torebce, czyli w otoczce, którą jajnik jest otoczony, natomiast zaczyna się w strzępkach jajowodu i te strzępki jajowodu transformują te wszystkie, nazwijmy to, złe zjawiska, zjawiska mutacji, pomyłki, błędu genetycznego na powierzchnię. Tam tworzą się swoiste małe torbielki, gdzie te, mówiąc takim językiem kolokwialnym, błędy zaczynają być powielane. Więc rzeczywiście w pierwszej kolejności można usunąć same jajowody i często tak robimy w operacjach nieonkologicznych, kiedy robimy dość młode pacjentki i na przykład musimy wykonać zabieg histerektomii, czyli usunięcia macicy, że równoczasowo usuwamy jajowody, zostawiając jajniki. Jeśli taka pacjentka ma mutację w genie BRCA potwierdzoną, to w pierwszej kolejności warto usunąć jajowody, bo pani ma 30 lat. Całe życie hormonalne, można powiedzieć, jeszcze przed nią, a przynajmniej 20-25 lat, czyli drugie tyle. Natomiast absolutnie w momencie urodzenia dzieci, czy po 40 roku życia zaleca się mimo wszystko usunięcie jajników, gdyż mimo podnoszenia tej teorii tak zwanej jajowodowej istnieją również dane na temat jakby niezależnego rozpoczynania się choroby mimo wszystko w jajniku. Bardzo dziękuję. To ciekawy wątek. Myślę, że mało znany. Tak przeglądam jeszcze nasz czat. Czy jeszcze jakieś pytania się
Może jeszcze tego chyba nie było. Bardzo proszę o informację, jak leczyć raka jajnika, a właściwie jego wznowy po 6 miesiącach systemowej chemii. Czy wówczas przysługuje niraparib? Jeżeli mamy nawrót choroby i nie jest to na podłożu mutacji w genach BRCA, no niestety niraparib w Polsce nie jest refundowany w tym wskazaniu. Także no tutaj no mamy z tym problem. Jest to wyzwanie dla naszych pacjentek i dla nas przede wszystkim. No, nie potrafimy zaoferować terapii refundowanej. Pomysły na RDTL, czyli ten ratunkowy dostęp do technologii leczniczych jest obarczony dużymi problemami technicznymi, organizacyjnymi, no i takimi formalnymi też, bo tam jest wskazane, że pacjent musi wyczerpać wszystkie możliwości terapeutyczne. No właśnie, warto tutaj też wspomnieć o tym szybkim dość nawrocie, prawda, i zawsze też odwołać się do protokołu chirurgicznego przy pierwotnym zabiegu operacyjnym. Czy pacjentka miała doszczętny zabieg operacyjny do tego, co wspominaliśmy sobie, tak zwanego R0, czyli niewidocznych resztek, czy nie jest to również kandydatka do tak zwanej wtórnej cytoredukcji, czyli wtórnego zabiegu usunięcia zmian nowotworowych, gdyż czasami jest tak, że pacjentka z ośrodka, gdzie tej chirurgii nie ma jakiejś takiej agresywnej, pojawia się i my wykonujemy tak zwaną wtórną cytoredukcję z całkiem pomyślnym finiszem, finałem takiego zabiegu operacyjnego. Ona potem oczywiście dostaje kolejną linię leczenia uzupełniającego, o której mówił profesor Bodnar, ale warto dokładnie przejrzeć poprzedni protokół operacji i skonfrontować z obecnym obrazem tomografii komputerowej czy PET-CT, no bo na jakiejś podstawie ta wznowa została rozpoznana i ten pierwotny zabieg w porównaniu do możliwości wtórnego czy leczenia kolejną linią chemioterapii zawsze warto rozważyć. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie. Myślę, że to większość pytań została zaadresowana. Kończy się już czas, który mieliśmy poświęcony na nasze spotkanie dzisiejsze. Czy mieliby Państwo jeszcze, Panowie, jakieś przesłanie, ostatnie słowa dla naszych słuchaczy? Ja jako chirurg pragnę zapraszać Panie przynajmniej raz do roku do gabinetu lekarza ginekologa czy ginekologa-onkologa na normalne badanie ginekologiczne, które zawiera pewien schemat, cytologia, badanie ginekologiczne, badanie ultrasonograficzne, bo tak naprawdę ta wizyta mniej lub bardziej trwa 15-20 minut, a to wizyta, która czasami może wykryć patologię, a pamiętajcie Panie, że rak narządowy, jakim jest na przykład rak szyjki macicy, rak endometrium wcześniej wykryty, daje 100% wyleczalność. Rzeczywiście gorzej jest z rakiem jajnika, ale te rutynowe badania, tak jak ten przegląd w samochodzie i ten stempel w dowodzie rejestracyjnym, w chwili obecnej elektroniczny stempel, warto, żeby był w pewnym algorytmie powtarzalności w Pani życiu. Nie chcę Was oglądać w swoim gabinecie jako moje pacjentki. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj jeśli mogę dodać i wesprzeć to przesłanie pana profesora Knapa odnośnie profilaktyki, to jest no niezmiernie ważne. W wielu nowotworach nie dysponujemy badaniami przesiewowymi, ale tam gdzie mamy, czyli w raku szyjki macicy, w raku piersi, ten screening adresowany do kobiet jest szczególnie ważny, żebyśmy mogli leczyć bardzo wczesne stadia albo przednowotworowe, a nie rozsiane choroby. Jeśli chodzi o raka jajnika, niestety nie dysponujemy jeszcze takim screeningiem i dla wielu innych chorób onkologicznych też nie dysponujemy. Natomiast jak się pojawiają jakieś pierwsze objawy, warto pójść do ginekologa, a nie czekać, aż już bardzo choroba urośnie, więc jest to. No plus druga rzecz związana z badaniami w kierunku genów BRCA. Każda pacjentka chorująca na raka jajnika powinna mieć taką ocenę mutacji w genach BRCA i warto o tym pamiętać. To jest ważne nie tylko dla leczenia, ale też dla ich najbliższych, dla pań najbliższych osób z rodziny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiejszy webinar, Szanowni Państwo, obfitował w szereg bardzo ważnych informacji zarówno dla osób zdrowych, jak i pacjentów już chorujących na raka jajnika. Ja osobiście czuję się przekonana i jestem w trakcie umawiania się na USG kontrolnym. Niezmiernie ważnym przesłaniem, które mam, chciałabym, żeby wybrzmiało na koniec tego webinaru i żeby nasi słuchacze wynieśli z dzisiejszego spotkania, że kluczowym dla powodzenia, to co się przebija z Panów słów, to co się, że kluczowym jest wybór właściwego ośrodka, szczególnie w przypadku tak trudnego przeciwnika, jakim jest rak jajnika. Ostatnio przeczytałam wypowiedź jednego z wybitnych ginekologów onkologicznych, że lepiej poświęcić 2 tygodnie na wybór odpowiedniego ośrodka, niż szybko iść do pierwszego lepszego i być źle leczonym i stracić dużo więcej niż te 2 tygodnie. To taka parafraza, bo nie pamiętam dokładnego cytatu, ale właśnie taki był przekaz. Czy pomylę się mówiąc, że wybierając właściwy ośrodek należy się kierować to, co między innymi liczbą przeprowadzonych operacji, o których mówił pan profesor Knap, to czy lekarz jest wprawiony w tych radykalnych operacjach, pewnie dostęp do programów lekowych, o których mówili panowie, do nowoczesnego leczenia. Również źródłem tych nowoczesnych terapii dla pacjentek są prowadzone badania kliniczne. Czy coś jeszcze należałoby dodać, co wyróżnia ośrodki, które powinny być polecane i promowane jako te leczące raka jajnika? Ja myślę, że zawrzemy to w jednym słowem: kompleksowość. Kompleksowość leczenia, gdzie bardzo łatwo to sprawdzić, przeprowadzać żadnych, że tak powiem, tych badań, które mówią, czy ośrodek jest. Kompleksowość leczenia, wystarczy wykonać jeden telefon, sprawdzić, jakie programy kliniczne dany ośrodek prowadzi, badania kliniczne, ile pacjentek jest operowanych, to, o czym przed chwilą zostało wyartykułowane. Kompleksowość leczenia. Wtedy tylko i tylko wtedy wygramy z rakiem jajnika. Bardzo dziękuję. Dziękuję panom, naszym ekspertom za poświęcony czas i merytoryczne, świetnie przygotowane prezentacje. Dziękuję Jadwidze za informacje o tym, jak skorzystać z pomocy Fundacji Alivia i pani Małgorzacie za rozmowę i świadectwo tego, że warto badać geny i wyprzedzać chorobę, mieć rękę na pulsie. Dziękuję jeszcze raz Państwu, którzy wytrwali i cierpliwie słuchali. Mamy liczne głosy na czacie, podziękowania za fantastyczne wykłady. Dziękuję za aktywny udział i zapraszam serdecznie naszych widzów na kolejne webinary, najbliższe już w czerwcu. Dobranoc Państwu. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia, dziękujemy bardzo. Dobranoc.